tę najświętszą noc, którą nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia. Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Chrystusa. Lęk, obawy i trwoga były nieodłącznymi towarzyszami uczestników paschalnych wydarzeń. Uczucia te napełniły serca apostołów, także w godzinie męki opuścili swojego mistrza. Maria Magdalena i druga Maria, które o świcie pierwszego dnia tygodnia przybiegły, aby obejrzeć grób Jezusa, także odczuwały lęk. Przerażone ujrzały pusty grób i dwóch aniołów w lśniących szatach. Ze strachu zadrżeli także żołnierze pilnujący grobu Jezusa i stali się jakby martwi. Lękiem podszyci byli również faryzeusze. To oni zabezpieczyli grób, opieczętowali kamień i postawili straże. Oni też po zmartwychwstaniu Jezusa przekupili żołnierzy, aby rozgłaszali nieprawdziwą wieść, że to uczniowie przyszli w nocy i wykradli ciało swojego mistrza. Jezus podczas swojej ziemskiej działalności starał się wyjaśniać apostołom, czym jest wolność i uczył ich postępowania w jej świetle. Kiedy okazywali lęk o przyszłość, o to, co będą jeść, z czego będą się utrzymywać, nie lekceważąc ich troski o chleb, powiedział: nie samym chlebem żyje człowiek. Aż 5 razy podkreślił: nie troszcie się zbytnio. Przekonywał, że człowiek najpierw powinien zatroszczyć się o sprawy Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie mu dodane. Zaś ci, którzy zgromadzą wiele, będąc pewni swojego jutra, mogą usłyszeć: głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od Ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Największym lękiem, jaki wypełniał apostołów, była obawa utraty życia. Dlatego też Jezus, wiedząc o tym, cierpliwie tłumaczył: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Istotę działalności Jezusa najpełniej wyraził święty Paweł Apostoł w liście do Galatów tymi słowami: ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Bracia i siostry, każdy człowiek nosi w sobie uczucia podobne do tych, jakie wypełniały uczestników paschalnych wydarzeń.
choć związane z innymi sytuacjami życiowymi. Są to obawy o poszanowanie Jego godności. Jest strach przed utratą pracy i pozbawieniem środków koniecznych do utrzymania rodziny. Wielu towarzyszy niepokój o dobre wychowanie młodego pokolenia. Coraz częściej pojawia się uzasadniony lęk o pokój i bezpieczeństwo w naszym rejonie świata. Często paraliżuje nas trwoga w obliczu choroby i śmierci. Dlatego słowa skierowane przez zmartwychwstałego Pana do niewiast, które przyszły do grobu: nie bójcie się. I słowa świętego Pawła Apostoła: ku wolności wyswobodził nas Chrystus, odnoszą się do nas wszystkich. Każda świątynia to miejsce, w którym zmartwychwstały nieustannie wyzwala ludzi z wszelkich lęków i prowadzi ku wolności. Tutaj, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, uczyło się wolności wiele pokoleń żołnierzy i powstańców. Później na wielu polach bitewnych, walcząc za wolność naszą i waszą, przelewali oni krew i oddawali swoje życie. Pozostali wierni ewangelicznemu przesłaniu, że miłość żąda ofiary. Ruszając do walki, uczestnicy Powstania Warszawskiego obawiali się o swoje życie, ale tu, w tej katedrze, po Eucharystii okazywało się, że nie był to lęk paraliżujący. Szli do boju. Przed wyruszeniem do walki o Monte Cassino biskup Polowy Gawlina celebrował mszę świętą, aby pokrzepić żołnierskie serca ewangelicznym przesłaniem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. W ten sposób chciał ich zapewnić, że ofiara ich życia ma sens dla ludzi i jest usprawiedliwiona w oczach Boga. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest świętem chrześcijańskiej wolności. Dzisiejszy wieczór jest czasem spotkania ludzi wolnych od grzechu niewiary i obojętności wobec Boga, wolnych od nienawiści, niechęci wobec drugiego, potępienia i poniżenia. Mam nadzieję, jestem głęboko przekonany, że jesteśmy zdolni po przeżyciu Wielkiego Tygodnia jeszcze do większej miłości i że potrafimy powtórzyć za Jezusem słowa wypowiedziane na krzyżu: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Spotkanie ze Zmartwychwstałym wyzwala z paraliżującego lęku o przyszłość. Wszak jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Bogu mogą służyć jedynie ludzie wolni. Wszak wewnętrzna wolność jest warunkiem dojrzałej religijności, dojrzałej wiary. Piękną historię naszego narodu pisali i nadal mogą pisać tylko ci, którzy nie są podszyci lękiem i paraliżującym strachem. Podejrzliwość jest matką wielu sierot. Ludzie, którzy obsesyjnie czują zagrożenie, nierzadko potrafią wykluczyć, pognębić, zniszczyć, a nawet zabić. Wystarczy wspomnieć ofiary Katynia i setki tysięcy naszych rodaków deportowanych w głąb sowieckiej Rosji. Bracia i siostry, Jezus mówi dziś do nas:
Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. I jednocześnie zapewnia: jam zwyciężył świat. Nie lękajcie się. Wiemy, jaką moc mają te słowa wypowiedziane przez Zmartwychwstałego, a powtórzone przez Jana Pawła II, świętego. Nie bójcie się. Otwórzcie drzwi dla Chrystusa. Przepędźcie z waszych serc i umysłów lęk i trwogę. Zmartwychwstanie jest triumfem wolności. Chrystus zwyciężył piekło i szatana. Pokonał zło i śmierć. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem, zachęca święty Paweł, trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Niech zmartwychwstały Pan wyzwoli więc nas ze strachu, wszelkich obaw i lęku. Niech napełni nasze serca i umysły nadzieją i odwagą. Niech nam Bóg błogosławi. Przestańmy być ludźmi Wielkiego Tygodnia. Bądźmy ludźmi Paschy, zwycięstwa. Z Jezusem zmartwychwstałym. Amen. Thank you.